I think you're going to tell us a little bit about the experience of working with the private and the public finances. So public and private blending, which is very important. We're talking about connecting resources. How does it work? I believe you're something of a pioneer. Why is it working in Poland? Why are you managing to get over that apparent complication where perhaps some others are finding it harder? Can you give us a theory on that briefly? Okay, thank you. I'll be speaking Polish for more details. Szanowni Państwo, temat jest ogromny. Zanim przejdę do tego, o czym Pani mówiła, to może powiem tak. Oczywiście dotacje są sednem sprawy, jeśli chodzi o rozwój. Każdy z nas, samorządowców, najbardziej pożąda inwestycji. Żeby wykonywać inwestycje, potrzebne są pieniądze oczywiście, a własne źródła finansowe, własne budżety, pomimo że one w wypadku naszych samorządów polskich są często mocno wyśrubowane, to znaczy oszczędzamy na bieżących wydatkach, a wszystko, co się da, inwestujemy, to mimo to skala potrzeb jest olbrzymia. Kiedy myśmy zaczynali nasz regionalny program operacyjny w 2007 roku i zbadaliśmy, jakie są potrzeby, to tak mniej więcej wyszło nam, że wartość tych pieniędzy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to jest tylko 1/5 tego, co potrzebujemy. Więc szybko zdaliśmy sobie sprawę z tego, że no nie jest to wystarczająca kwota, która pozwoli nam zrealizować wszystkie nasze potrzeby. Stąd zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, czy nie skorzystać z oferty, którą oferowała Komisja Europejska, to znaczy instrumenty zwrotne, w tym wypadku Jessica i Jeremy, takie dwa instrumenty zwrotne były możliwe do wykorzystania, ale oczywiście wymagało to pewnego wysiłku intelektualnego, organizacyjnego, bo generalnie sięganie po fundusze Unii Europejskiej wymagają pewnego wkładu w przygotowanie kadr, żeby sobie z tymi procedurami poradzić. Ja nie podzielam tego poglądu, że głównym problemem są procedury i najważniejsze jest uproszczenie. Oczywiście można sarkastycznie powiedzieć, że cały czas mówi się o uproszczeniu, tylko coraz bardziej komplikuje się uzyskiwanie tych środków. Natomiast z drugiej strony no, trzeba sobie jasno powiedzieć, to są pewne szczególne pieniądze, które wynikają z pewnej składki państw europejskich i trzeba je wykorzystywać w sposób maksymalnie odpowiedzialny, a do tego są potrzebne pewne procedury, trzeba je po prostu znać i przebrnąć. Bardzo mnie zabolało tutaj takie stwierdzenie na tej sali, które padło, że pieniądze są marnowane. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam i nie wolno nam mówić, że pieniądze z polityki spójności są marnowane. Jeśli są gdzieś marnowane, to znaczy, że ktoś zaniedbał w procesie ich dystrybucji właściwego ich zadysponowania. Myślę, że z punktu widzenia Polski, jeśli ktoś może zarzucić, że jakiś projekt jest niewłaściwie realizowany, to jest być może 1 na 2000. Więc nie mówmy o tym, że polityka spójności prowadzi do zmarnowanych pieniędzy, bo tak nie jest. Natomiast wracając do instrumentów zwrotnych, myśmy rzeczywiście jako pierwszy region w Europie podpisali umowę dotyczącą instrumentu zwrotnego Jessica. Zdecydowaliśmy się zainwestować 66 milionów euro z naszego programu i muszę powiedzieć, że podsumowanie tego okresu wdrażania jest bardzo pozytywne. Zrealizowano 41 projektów. Tutaj menedżerem funduszu powierniczego był oczywiście Europejski Bank Inwestycyjny, a tym menedżerem Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, czyli naszym krajowym partnerem, był Bank Gospodarstwa Krajowego, bardzo dobry bank, który wspiera wszystkie procesy dystrybucji środków unijnych. I osiągnęliśmy taki oto efekt, że rzeczywiście nie zadysponowaliśmy dotacji na realizację tych 41 projektów, tylko po prostu pożyczkę na bardzo preferencyjnych warunkach, z długim okresem spłaty, z niskim oprocentowaniem. I co ważne, zastosowano bankowe procedury oceny wartości projektu, oceny biznesplanu, tak aby finalnie ten projekt był projektem udanym,
To znaczy, żeby on nie tylko się bronił w postaci zrealizowania jakiejś kubatury czy zmodernizowania jakiejś przestrzeni, ale żeby on w perspektywie jego użytkowania tego obiektu również był oceniany jako z punktu widzenia jego użytkowania dobrze skonstruowany, to znaczy dający pewien zwrot albo przynoszący pewne wartości społeczne, które trudno zakwestionować. To jeśli chodzi o Jessica. I Jessica oczywiście oceniamy bardzo tutaj dobrze. Podobnie jest z Jeremy. Jeremy głównie jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Muszę powiedzieć, że udało się dzięki właśnie stworzeniu tego mechanizmu z udziałem 18 pośredników finansowych uzyskać efekt w postaci 8,5 tysiąca umów, które podpisano na, to były umowy na poręczenie czy reporęczenie i w wyniku tego wiele przedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw uzyskało wsparcie ostatecznie na kwotę 240% tego, co zainwestowaliśmy w instrument zwrotny. Czyli uzyskaliśmy już pomnożenie tej wartości, która została do instrumentu finansowego wprowadzona, co jest dowodem na to, że to działa, że to jest pożądane i nie jest tak, że wszyscy przedsiębiorcy oczekują wyłącznie dotacji. A jednocześnie nasza refleksja jest taka, że z punktu widzenia reguł konkurencyjności na rynku, to, że przedsiębiorca korzysta z właśnie jakiejś formy pożyczki czy poręczenia, jest znacznie bardziej zdrowsze niż jak korzysta z dotacji, ponieważ korzystając z dotacji bezzwrotnej zdobywa pewną przewagę konkurencyjną nad podobnym przedsiębiorcą, który tej dotacji nie dostaje. I tutaj, jeśli chodzi o dotacje, widzielibyśmy skupienie się dotacji wyłącznie na mocno ryzykownych projektach, na tych, które wymagają jednak podjęcia pewnego ryzyka. I jeśli są z punktu widzenia społecznego pożądane, no to ryzyko rzeczywiście może wtedy podzielić przedsiębiorca razem z tym, który go dotuje. Ale tak powiedziałem, tylko w bardzo innowacyjnych, ryzykownych projektach, wtedy to jest bardzo uczciwe z punktu widzenia rynkowego. To jest oczywiście pewne podsumowanie lat 2007-2013. Myśmy zainwestowali blisko 190 milionów euro w fundusze, w instrumenty finansowe. Jest. I podobne plany mamy na lata 2014-2020. Również chcemy około 190 milionów euro przeznaczyć na instrumenty finansowe, na instrumenty zwrotne i tutaj również na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, na efektywność energetyczną i oczywiście na rewitalizację obszarów i miejskich, i wiejskich, czyli kontynuujemy te dobre doświadczenia, które wynikają z systemu nie dotacji bezzwrotnych, tylko właśnie instrumentów zwrotnych w programie regionalnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję.